No cóż, obiecałam wam recenzję Sleep Token, Take Back to the Eden, no ale jak widać zabieram się trochę za długo zdecydowanie, a obiecanki cacanki, a trzeba to zrobić jednak. Wiadomo, płyta sama się nie zasłucha, a materiał sam się nie nagra. Myśleliście, że nie będzie dobrej płyty w 2023? Tak, są, tylko wiadomo, no większość płyt i tak będzie w szerszym, obszernym materiale, który znając życie rozgroście się do gargantuicznych rozmiarów, tak jak ten z 2020 roku. Ale spokojnie, też są płyty, które trzeba nagrać po prostu obszerniejsze recenzje, o których warto o nich pogadać bardzo mocno. No i prócz oczywiście powrotowego Inflamesa mamy nowy opus magnum tego roku. Take Me Back to Eden od Sleep Token, czyli trzeci studyjny album. A jak wiadomo, niektórzy twierdzą, że trzecie płyty kształtują zespół. No w tym przypadku ta definicja, że trzecia płyta definiuje cały zespół i w ogóle całą działalność w tym tutaj pasuje jak ulał. Oczywiście poprzednia płyta też mi się podobała od Sleep Token, ale niestety ona trafiła niestety bardziej do Horror Mentions, czyli takich pozycji wyróżnionej. No i no bo była to dobra płyta, też taka spokojna, już była taka specyficzna. No ale były wiadomo płyty, które bardziej mi się podobały w 2021. Ale też ta zasługiwała w ogóle na wyróżnienie, nie pamiętam nazwy, ale no była ona zajebista. Zwłaszcza utwór Alkaline, który jest naprawdę świetny. Na Take Back to the Eden to jest w ogóle już hit hitów, który już na początku roku, kiedy pojawiały się pierwsze single, o których za chwilę, już było wiadomo, że to będzie arcydzieło i to już będzie wiadomo, że płyta 10 na 10, chociaż zaspoileruję to później i tak dalej. Lej więc, no, finalny produkt akurat jest naprawdę dobry i tak jak te single dobrze zapowiadały tą płytę, tak cała reszta też pokazała, że to jest bardzo warte spróbowania. I tak, wiem, trzymam to w ekopaku, czyli wiecie, ekologia! Czyli wiecie, cienkie takie płytki. Zaleta jest taka, że przynajmniej można dziś wcisnąć w żeberka. Więc przynajmniej proces taki, że przynajmniej możesz w żeberka swojej szafki z płytami gdzieś wpierdzielić tą płytę i też łatwo ją wyjąć. Ale bez zbędnego przedłużenia, track by track. I poznamy oczywiście twórczość Versala, czyli właśnie frontmana tego zespołu, który taki ma pseudonim. I zobaczymy, dlaczego to jest jak dla mnie arcydzieło. Pierwszym utworem jest Chokerhold, czyli właśnie jeden z pierwszych promo singli, tak dosłownie pierwszych, bo pojawił się wręcz na samym początku tego roku. Zresztą datowany Pickpock Stories został zadatowany jako 6 stycznia tego roku właśnie. I to widać bardzo, że jest to jeden z tych pierwszych singli, który dość bardzo podbudzał całą, no po prostu wyobraźnię. No i oczywiście wylądał na samym początku. Tak, normalny zabieg raczej, więc nie ma się co dziwić. Czasami zdarza się, że single trzeba wpychnąć na sam początek albumu. Ale tutaj... Ale oczywiście zaspoileruję oczywiście to, że pierwsze single weszły tutaj w tym przypadku od razu na sam początek albumu, nie oznacza to, że cała reszta, która jest pod spodem, jest gorsza, a tutaj jest wręcz przeciwnie. A Chokerhold jest właśnie takim genialnym trochę utworem, który właśnie pokazuje pewien charakterystyczną cechę Sleep Token, a mianowicie zaćmiewalność gatunkową, czyli właśnie to, co spieprzył Roni Radke właśnie, gdzie wspomniałem oczywiście o Roni Radke właśnie w tej recenzji Maneskinowo-Radkowo-Falling Riversowej.
A tutaj jest doskonały przykład, jak powinno się robić takie zacierwalności, bo mamy tu dosłownie, no, wszystko! Mamy tu trochę bluesa, mamy takie bardziej spokojniejsze klawisze, mamy tam i właśnie nieco zautunowany głos Wersala, naszego frontmana Wersala, który oczywiście, Wersala, no jak to tak woli, który oczywiście jest tutaj bardziej przyjemny, więc tutaj akurat autotune w tym utworze nie jest tutaj jakiś denerwujący, tylko jest on już nieco bardziej wyważony. Ale to są takie momenciki, bo reszta już jest taka bardziej bez efekcików. No a całość jest po prostu bardzo przyjemna i sprawia to, że było na co czekać. Zwłaszcza, że ocena była tutaj w tym Kosnimla dość wysoka, była aż 9,5 na 10, więc no jest to coś dobrego i naprawdę zaczynającego się bardzo dobrze. Kolejnym promo singlem, który pojawił się na samym początku, jest oczywiście The Summoning, który również miał premierę, no, w tym samym okresie, tylko wiadomo, dzień później słuchałam tego. No i powiem tak, że nie wspomniałam o pewnym detalu, mianowicie, że tam jest R&B, który już w tym utworze nieco się bardziej wybija. I oczywiście to, co te gryzki lubią najbardziej, czyli core sekcje, a raczej elementy screamo, takie wręcz wyrwane prosto z metalcora. No i tutaj Summoning nam tu dostarcza właśnie. Zresztą nie tylko ten utwór, ale to o tym za chwilę. Jest on dość różnorodny, na dodatek jest co prawda nieco dłuższy, bo chyba tak z 6 minut trwa, jeżeli moja pamięć nie myli, może 4, ale się w nim dzieje bardzo dużo, przyznam szczerze. Temperament jest tu różnorodny. Pod koniec też nawet zwalniam też również tak, żeby było tu nieco bardziej relaksujące, niczym w tworach Deftones. Kolejnym utworem, czy tam, no, w tym przypadku singlem, bo tak jakby tutaj lecą single nad przy singlach, jest oczywiście Grenade, który oczywiście łączy elementy pop. Na dodatek pod koniec utwór jest nieco mocniejszy, taki, taki dostaje power, ale wciąż w większości przypadków jest on bardzo łagodniutki, delikatniutki, taki, dzięki czemu troszkę sprawia, że ta płyta akurat jest nieco bardziej wyważona. No. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to kolejny promo single, też pewnie z początku tego roku. Dużo bardziej melancholijnym utworem, takim dużo spokojniejszym, jest Aquaridgia, która jest też już nieco zbliżona do popu, ale ma elementy R&B oczywiście. Tutaj nie uświadczymy żadnych gitar, w większości to są syntezatory oczywiście. I dużo spokojniejsze oczywiście pianino. No i głos oczywiście dużo spokojniejszy, taki relaksacyjny po prostu. No powiem tak, że Aquaridgia też jako singiel też również całkiem nieźle się sprawdza, powiem. Jest to chyba też dość dobry przykład, że asy najlepsze musieli dać na samym początku. Gdy album nabierał już trochę rozpędu, już miał datę premiery, to wtedy pojawił się utwór o nazwie War, który dla odmiany oczywiście jest dużo ostrzejszy i bardziej krzykliwy i ma więcej koloru. Nie oznacza to jednak, że nie ma spokojniejszych momentów, bo takowe też się znajdują, co sprawia, że War jest tak, balansuje między bardzo ciężkim metalcorem, a dużo bardziej spokojniejszym ambientami. Gdy album nabierał już trochę rozpędu, już miał datę premiery, to wtedy pojawił się utwór o nazwie War, który dla odmiany oczywiście jest dużo ostrzejszy i bardziej krzykliwy i ma więcej koloru. Nie oznacza to jednak, że nie ma spokojniejszych momentów, bo takowe też się znajdują, co sprawia, że War
jest tak, balansuje między bardzo ciężkim metalcorem, a dużo bardziej spokojniejszym ambientami. No i teraz przechodzimy już do utworów pozasinglowych, bo wspomniałem jeszcze, że oprócz tych singlowych utworów również dobre są te poza. No właśnie, Assyrmacjonizm jest właśnie doskonałym przykładem na to, że tak, że jednak mimo wszystko, że smaczki były już zapowiadane wcześniej, to wciąż ten album ma cokolwiek do zaoferowania, mimo że większość albumu została już trochę zdradzona. No i właśnie tutaj w tym smaczku to początku oczywiście mamy takie pianineczko, które oczywiście jest takie bardziej balladowe, też są momenty takie bardziej krzykliwe, no a też również momentami też pojawia się nieco bardziej mocno cny autotune, który w późniejszym etapie utworu i tak został już dokorygowany, trochę momentami przypominający kultowe I'm Blue. Are You Really Okay? To oczywiście utwór, który dla odmiany jest bardzo balladowy i zamiast pianinka pojawia się oczywiście bardziej plumkająca gitarka. I oczywiście tutaj nie ma żadnych krzykliwych wokali i wszystko jest tu po prostu na spokojnie, z takim troszkę wyczuciem. The Apronition to dla odmiany oczywiście utwór, który owszem zaczyna się jak ballada, jednakże ma już nieco bardziej popową strukturę. Zresztą same sample są bardzo melodyczne, sprawiające, że można się w tym utworze wręcz zahipnotyzować i dzięki temu można się w nim wręcz bardzo polubić, można by powiedzieć. A głos Wersala, nieważne, to ogólnie majstersztyk. Do you want to you love me? Czy jak to woli? DYWTYLM. To oczywiście jest to piosenka bardziej taka miłosna, oczywiście ponownie w bardziej znowu popowym klimaciku, rzecz jasna, ale strasznie no przyjęte. I jest to oczywiście ostatni promo singiel przed premierą albumu oczywiście, więc tutaj kończą się już promo single, tutaj znowu wracamy do tylko tych promo singli, ale one się już kończą jednak. Ale trzeba przyznać, że no z tych wszystkich promo singli wypada on trochę najbladziej, ale nie traci oczywiście blasku. Za to już nieco bardziej rockowym przebojem jest Rain, który trochę strukturalnie przypomina Alkaline z poprzedniej płyty. Tak, troszkę taki easter egg, jeżeli ktoś nie znał poprzednich płyt. Tak, słuchałam drugiej. Niestety debiucika mam, ale jeszcze go nie przesłuchałam. Ale za to druga płyta też była dobra, powiem szczerze. No, szkoda tylko, że tak jak słyszałem wcześniej, znalazła się na pozycji wyróżnionej. Zresztą Rain jest całkiem godnym następcą Arcanine. Zresztą bardzo baladowa struktura, nieco mocniejsze gitarki i no i oczywiście delikatne ambienty. Wszystko, czego trzeba. Prawdziwym majstersztykiem całej płyty jest oczywiście utwór tytułowy Take Me Back to Eden, który zawiera dosłownie wszystko. Jest trochę R&B, jest trochę metalcora, jest trochę rocka. Po prostu nie wiesz, jak ten utwór skategoryzować. Ta 8-minutowa i 20-sekundowa kompozycja pokazuje różne asy, rzecz jasna, całej płyty. Jest to właśnie i utwór, który go no po prostu jest wisienką na torcie wręcz, po prostu tego, czym jest Take Me Back to the Eden. Po prostu dobrą płytą, którą zaciera się gatunki tak, że ty nie wiesz, gdzie jest, ty masz ty to skategoryzować.
on an empty ceiling. I play along with the lights. Ostatnim utworem jest Etude, czyli tam jakby to wolić etiuda, która oczywiście zawiera dobre zwieńczenie, rzecz jasna, całości. I oczywiście mamy tu pianineczko, nieco bardziej balladową strukturkę i to widać, że jest to takie dosłowne zwieńczenie całokształtu tej płyty, która oczywiście jest naprawdę genialna i trzeba przyznać, że Take Back to the Eden to jest naprawdę geniuszostwo swojego rodzaju. Tutorial, jak prawidłowo robić zacierawalność gatunkową, jednocześnie, żeby każdy z tych poszczególnych gatunków był wypieszczony do samego cna, rzecz jasna. I jest to bardzo trudna sztuka, bo no, wyczynem jest oczywiście zrobić dobrze mieszalność gatunkową, żeby były zarówno dobre elementy metalcore i zarówno R&B czy bluesa oraz wielu innych, jednocześnie nie sprawiając, że no to wygląda jak no z tetra na gówno. Tak, Roni, do ciebie to. Ale jeśli o to chodzi, to pozycja akurat obowiązkowa, warto się z tym zapoznać i warto się przekonać, że jednak mieszalność gatunków również może być dobra i ode mnie jest to 10 na 10 i oczywiście jest to płyta roku ku 2023. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.